6 stycznia 2024 roku. No i zima przyszła. Proszę bardzo. Piękny śnieżek. Co prawda bardzo wilgotny, ale chyba troszkę poleży. Samolot w górze. Mój las, ja. Piękny poranek. Sobotni. Na temat do rozważań mam prosty, lekki i przyjemny. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. No i w ten sposób odfajkowałam moją pańszczyznę, to znaczy leśny filmik. Nie, żartuję oczywiście. Moje leśne filmiki to jest moje uzależnienie. I pędzę tutaj, kiedy się tylko da, a te dni, kiedy wyjeżdżam, kiedy jestem w sytuacji takiej, że takiego filmiku zrobić nie mogę, a to sobie notuję gdzieś pomysły do rozważań. Jedne ciekawsze, inne mniej ciekawe. A dzisiaj jest bardzo ciekawie. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. I sama sobie zwrócić chcę uwagę na pewien fakt. Generalnie jest dobrze. Wszystko układa się tak, jak ma być. Idzie w dobrą stronę. A to dzisiaj usłyszałam. Wszystko idzie w dobrą stronę. Jeśli nam się czasami wydaje, że jest inaczej, to trzeba się po prostu dobrze przyjrzeć. No wiem, jakie ja głupoty opowiadam, wiem. Czasami są takie sytuacje, że tak się powiedzieć nie da po prostu. Wiadomo, o jakie sytuacje chodzi. Nie ma o czym mówić, jest dobrze. To, co chciałbym powiedzieć tym krótkim zawołaniem, to to, żeby nie dzielić włosa na czworo. Nie dopatrywać się negatywów tam, gdzie ich nie ma. Nie analizować problemów, które właściwie są żadne. Nie dłubać w przeszłości i nie zastanawiać się, aha, to tak to wyglądało, ja nie wiedziałam o niczym. Aha, a to jest niemożliwe, to tak nie powinno wyglądać. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. A najważniejsze, zdać sobie z tego sprawę i odsunąć od siebie te wszystkie głupoty, które powodują, że zatruwamy swoje myśli, swoje serce, swoją duszę, a potem swoje ciało w konsekwencji czymś, co jest nieistotne. Na co po prostu szkoda czasu. Na to drobiazgowe analizowanie, rozważanie, opowiadanie. A to już dopiero naprawdę, to już nie ma nic gorszego jak takie przepowiadanie przyjaciółkom, znajomym, fakt po fakcie, dzień po dniu, słowo po słowie. Bardzo dokładnie w szczegółach coś, co tak naprawdę ani niczego nie wnosi, ani naprawdę nie powoduje, że to, o czym mówimy, to jest tragedia naszego życia. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. Ojejku, ale jak słucham czasami relacji takich właśnie drobiazgowych, to się zastanawiam, czy ja też tak robię. Czy ja też tak drobiazgowo opisuję jakąś sytuację i tak drążę w tym temacie bez końca, zasilając jeszcze i uszczegółowiając. A nie wiem, może raz tak, raz nie. Ale nie ma o czym mówić. Jest dobrze. Wydaje mi się być zawołaniem, które ma sens. Już się coś wyprostowało. Jest dobrze.
teraz, dzisiaj. Więc te analizy tych drobiazgów, które potrafią przesłonić, radość, wydaje się być bez sensu. No taka mądrutka jestem z samego rana. Czy ja umiem to zastosować w praktyce? No, raz umiem, raz nie umiem. Ale jak człowiek czasami coś usłyszy mądrego, albo ktoś powie to niebacznie, niechcący. A tutaj pyk, tak jakby ktoś uderzył w tę strunę, która właśnie zabrzęczała dla ciebie. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. Dobrze mieć jeszcze dodatkowo przekonanie, że tak jest. Ale warto siebie na ten temat przekonywać. Warto wymieniać to wszystko, co jest dobre w naszym życiu. Na tym skupiać uwagę. To zauważać. No i oczywiście to, o czym wszyscy rozsądni ludzie wiedzą. Być wdzięcznym. Będę to powtarzać. Zawsze. W każdym moim filmiku. No wiem, to nudne. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. Piękna chwilowa cisza lasu. Zimowego, cudnego. Wygląda jak na dobrze namalowanym obrazie. Ten śnieg, który ozdobił Konary. Ta ścieżka nieduża, którą wcale nie za często chodzą przybywający do tego lasu. No ja też sobie pozwalam na to, tylko zimą, jesienią, wczesną wiosną, kiedy jeszcze nie jest zarośnięta. A potem to się tu boję wchodzi w te chaszcze. Nie ma o czym mówić. Jest dobrze. Kiedy masz, człowieku, tyle darów. Dwie nogi, dwie ręce. Uszy do słuchania i słyszenia. Oczy do patrzenia i do widzenia. Tak, bo można widzieć, ale można patrzeć i nie widzieć. Można słyszeć i nie słuchać. A i tak dalej, jaka ja mądra. W każdym razie nie ma o czym mówić, jest dobrze. Radość wynikająca z tych cudownych chwil musi być zauważona, doceniona, pielęgnowana. Nie ma o czym mówić, jest dobrze. Piękny, sobotni, styczniowy poranek początku roku 2024. Jest dobrze i warto pielęgnować to uczucie. W każdych okolicznościach. A kiedy dzieje się źle, to móc spojrzeć i zauważyć choć maleńkie ziarenko dobra, bo ono zawsze tam jest. A i tym optymistycznym akcentem rękami właśnie odpada. Mrozu dużego nie ma, a tutaj ohoho. Nie ma o czym mówić, jest dobrze. Czego życzę wszystkim. I sobie też pięknego, radosnego, spokojnego, sobotniego, styczniowego dnia. Nie ma o czym mówić. A jak nie ma, to nie ma, bo jest dobrze.